Hejka, witajcie. Samo spawanie ma taką dosyć krótką historię. Początek XIX wieku, tam w 1882 Polak z Rosjaninem odkryli właśnie metodę spawania elektrycznego. Gazowe troszeczkę wcześniej się zaczęło, jakieś 20 lat wcześniej zaczynali już coś kombinować, ale głównie tutaj gadamy o spawaniu elektrycznym. Mało kto w dzisiejszych czasach używa spawania gazowego, aczkolwiek zdarza się bardzo rzadko, ale jak już się zdarzy, to wtedy dają naprawdę dobre pieniążki, bo mało kto posiada w ogóle umiejętności, a gdzie tam jakiś certyfikat dopiero do spawania gazowego. Jednakże właśnie to jest ten problem, że w tak krótkim okresie bardzo się rozwinęło to spawalnictwo. Przemysł zaczął potrzebować właśnie stal, została takim głównym budulcem w przemyśle. Jak wiecie, wszędzie jest używana i bardzo szybko zaczęły te metody się rozwijać. Na dzień dzisiejszy mamy przeróżne, nie będę tu wymieniał po kolei, jeżeli ktoś naprawdę się tym interesuje, to wie, ile tych przeróżnych metod łączenia metali jest za pomocą spawania, więc niestety ten szybki proces rozwijania się tego spawania nie przeniósł się na bezpieczeństwo i higienę tej pracy. Chociaż, tak jak mówię, bardzo duży czas poświęcili, bardzo, bardzo dużo skupili się na rozwijaniu tej metody, to nie skupili się na tym, jak chronić tego człowieka. Bardzo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to jest naprawdę szkodliwy zawód i bez odpowiedniego zabezpieczenia nie będziecie w stanie do końca swojego życia żyć właśnie w pełni zdrowi i bez żadnych jakichś takich różnych schorzeń. Przy spawaniu, tak jak wiemy, powstają szkodliwe gazy, które niszczą nie tylko wasze płuca, ale także oczy, skórę, gdzie ludzie właśnie nie zdają sobie z tego sprawy, bo większość ludzi myśli, że dym wpływa tylko i wyłącznie na układ oddechowy. No nie. Te gazy mogą właśnie spowodować tak samo inne uszczerbki, tak jak mówię, skórę, oczy. Ale głównym, takim największym problemem stanowi światło. Stanowi promieniowanie, które powstaje w trakcie spawania. Dzisiaj troszeczkę właśnie na ten temat chcę ludziom wyjaśnić. Na samym początku może zacznę, żeby w ten sposób, że wyjaśnię, jak się zabezpieczyć. Jak się zabezpieczyć, bo łatwiej jest zabezpieczyć się właśnie przed światłem niż tymi wszystkimi dymami, bo jak wiecie, dym ma inną konsystencję i no, jest ciężej. Ciężko tutaj to wyjaśnić, ale jak ktoś tutaj w miarę mądry ogląda ten kanał, to będzie wiedział, o co chodzi, że właśnie drogi oddechowe nie jest tak łatwo zabezpieczyć jak całą skórę i ciało. Tak jak wiecie, do zabezpieczenia, do ochrony waszej skóry i waszego ciała zostało wyprodukowanych wiele rzeczy. Na twarz, wiadomo, przyłbica, przychodzi kaptur, a na ciało ubranie ochronne. Aczkolwiek wielokrotnie się spotkałem z myśleniem, że przy spawaniu tik nie trzeba za bardzo się ubierać, bo tamte promieniowanie to jest bardzo słabe, ale jest. Zawsze jest to promieniowanie i przy każdym spawaniu występuje promieniowanie. Nawet przy spawaniu elektrodą, gdzie ona jest osłonięta, ta elektroda i ten łuk nie jest taki intensywny jak przy spawaniu automatem czy tigiem, tak samo to promieniowanie dotrze do waszej skóry. I może proces spawania elektrodą będzie taki dłuższy, żeby wam zniszczyć tą skórę, ale będzie. Aczkolwiek musicie po prostu przy każdej metodzie odpowiednio się ubrać. Najlepiej jest stosować ubrania, które są certyfikowane, nie po prostu w zwykłej bluzie, o takiej jak ta. Wielokrotnie sam spawałem, pamiętam jak zaczynałem spawanie, to miałem spodnie jeansowe i do tego
bluzę jakąś z kapturem, czy koszulę flanelową, zwykłą jakąś, i spawało się. I uważał człowiek, że to jest wystarczająca. Z tego co wiecie, jeansy w ogóle zostały wynalezione tylko właśnie po to, żeby były, to były na początku ubrania robocze. Jeansy wszędzie były noszone tylko i wyłącznie do pracy. Ludzie na budowach, właśnie na jakichś warsztatach metalowych, gdzie właśnie produkcja metalu odbywa się, ubierali jeansy, bo jeans został stworzony właśnie z tą myślą, żeby być trwałym i właśnie w pracy spełniał się, nie spełniał, może spisywał się na piątkę, teraz na szóstkę. I dlatego ludzie dużo ludzi, ale ten oryginalny jeans właśnie używało spawaczy dużo, właśnie też u mnie w zakładach używało właśnie jako taki zamiennik odzieży ochronnej. Ale też dlaczego to zostało tak przyjęte, bo ubrania, które dostawaliśmy, które miały atesty, były z tej najniższej półki, bardzo niską gramaturę. Gramatura, jeżeli ktoś nie wie, to jest po prostu, bardzo były cienkie, niezbyt właśnie wytrzymałe. Czasami po dwóch dniach potrafiły się roztargać. Ktoś zrobił krok i się roztargały. Więc ludzie zaczęli po prostu przynosić swoje rzeczy. Nie powinno tak być, bo pracodawca powinien coś z tym robić. Jeżeli jest słabej jakości odzież, powinien zakupić lepszą, bardziej wytrzymałą. I to, co właśnie robiłem na początku swojej kariery, to był błąd. Właśnie typowo właśnie powinno się ubierać odzież ochronną, która jest do tego przystosowana łatwo, nie łatwo, tylko słabo palna, w ogóle nie palna najlepiej. Dla spawaczy najlepsze to są skórkowe rzeczy. Ja wiem, że w tym jest bardzo gorąco, ale lepiej troszeczkę się spocić, niż później leczyć jakieś schorzenia skóry, jakieś nowotwory, które mogą powstać. Może to nie powstanie wam w ciągu tygodnia, dwóch, ale w wieloletniej waszej karierze możecie naprawdę nabawić się poważnych właśnie schorzeń, poważnych właśnie problemów ze skórą. Ale kolejną rzeczą, którą też warto jest zainwestować, to jest ta przyłbica, bo już wam kiedyś powiedziałem, że w Polsce dawali nawet taką kartonową, śmieszne, bo śmieszne, ale ona była z jakiegoś papieru zrobiona, jakiegoś dziwnego, później pokryta jakąś farbą specjalną, nakładane jakieś tam warstwy, żeby niby było to bezpieczne. Nie, przyłbica powinna być konkretna, plastikowa, najlepiej gruba. Ktoś kiedyś powiedział, że cienka wystarczy, że cienkie, fajne, lekkie. Ja uważam, że lepsza jest troszkę grubsza ta przyłbica, taka masywniejsza, i ona na pewno wam zabezpieczy tą twarz przed tym szkodliwym promieniowaniem. Przepraszam. Co następne? Odpowiednio dobrany filtr właśnie ściemniający, bo to też jest ważne. Jeżeli nie będziecie mieli odpowiedniej zaciemnienia, to promieniowanie będzie wam przenikać i po prostu zniszczy wam wzrok. No i następna rzecz też bardzo ważna, kaptur, bo przy samym spawaniu, okej, w przyłbicy macie tu wszystko zasłonięte, ale promienie światła, które będą się odbijać od innych elementów, będą wam świecić w te miejsca, uszy, szyja, tył szyi, które bardzo są delikatne, bardzo szybko naświetlają się, i bez kaptura po jednej dniówce będziecie naprawdę bardzo cierpieć, bo nieraz tak miałem, że po prostu strasznie poparzoną miałem szyję. Jak może niektórzy nie wiedzą, spawanie to jest taki troszeczkę sam proces, jak podobny taki proces, jak na przykład byście poszli na solarium, albo byście leżeli na plaży przy bardzo intensywnym słońcu, bez żadnych filtrów, bez żadnego umiaru. Tak jak wychodzicie na słońce, używacie filtry, tak samo powinno się przed spawaniem używać. Wiadomo, mało kto używa, ja też raczej tego nie robię. Tak jak powiedziałem, staram się właśnie zawsze zabezpieczyć, ale spotkałem się z paroma monterami,
którzy właśnie składali, oni bardziej są narażeni. To jest właśnie, oni jeszcze bardziej są narażeni niż spawacze, bo spawacz wie, że będzie spawał cały dzień i ubierze się, pozakrywa wszystkie te ciała, wiadomo, rękawiczki tak samo, nie powiedziałem tego, ale myślę, że to jest chyba oczywiste, że w rękawiczkach się spawa, a nie tak o, z gołymi rękoma. I spawacz jest do tego właśnie przygotowany, zabezpieczony, poubierany jak rycerz, a monter nie. Monter ma tą maseczkę, tu gdzieś chefnie, tu się zasłoni, czasami zasłoni tylko ręką, tak? I on jest bardziej narażony na te właśnie promieniowanie, gdzie ktoś by powiedział, że no nie, bo on mniej, w mniejszym stopniu spawa, mniej tego światła uderza w niego, ale uderza bez żadnego zabezpieczenia, jak to się mówi. I wielu znam takich monterów, którzy smarują sobie twarz, szyję filtrem. I to tym najwyższym, tym 50 filtrem o największym właśnie zabezpieczeniu. I powiem wam, że to jest świetny pomysł. Mało kto wam o tym powie. Na kursie wam w ogóle nikt o tym nie powie. Ale nawet spotkałem się kiedyś z kolegą, który opowiadał, że byli na kontrakcie w Niemczech, gdzie były całe wiadra dla monterów, bo nie dawali im masek, bo nie było nawet czasu, bo tam jak coś łapali, to tylko ręką zasłaniali i tu kliknęli, tam tu kliknęli, więc były całe wiadra takiego właśnie kremu z filtrem UV, bardzo wysokim, właśnie prawdopodobnie 50, i jak posmarował tą twarz, to ta skóra na szczęście nie dostała. Nie dostała tej dawki wielkiej napromieniowania, ale oczy nie da się ochronić, bo wiadomo, że nie posmaruje się oczu. Dostawali jakieś okulary słoneczne, ale to też nie jest wystarczające na oczy, bo oczy potrzebują dosyć dużego zaciemnienia, dosyć dużej ochrony, są bardzo wrażliwe. Zwłaszcza jak ktoś na początku swojej kariery, ja pamiętam jak zaczynałem, to słuchajcie, miałem oczy naświetlone chyba 2 razy w tygodniu. Co drugi dzień chyba, czy 2-3 razy w tygodniu, bo tylko raz czy 2 razy gdzieś spojrzałem, już oczy miałem naświetlone. Na dzień dzisiejszy nie mam tego i tak jak wam mówię, że mój wzrok jest dobry, to nie noszę okularów i nie potrzebuję gdzieś tam właśnie bliżej dalej, ale wiem, że ten wzrok mu się na przestrzeni tych 20 lat pogorszył. Wiek też robi swoje, słuchajcie, bo jak już jest się im starszym, tak jak już kiedyś powiedziałem, to ten wzrok też jest coraz słabszy. Ale nie zmienia to faktu, że moje oczy przyzwyczaiły się, no tak można powiedzieć, że się przyzwyczaiły do tego światła i naświetlone oczy, no w tamtym roku chyba raz miałem gdzieś tam lekko, bo kolega gdzieś tam z boku spawał, nawet nie zwróciłem uwagi i z boku jakoś tak mi, co podnosiłem przyłbicę, światło dostawałem. No i troszkę sobie naświetliłem, a to były tak leciutko, to nic w porównaniu do tych nieprzespanych nocy, piasku w oczach i w ogóle. Oj, dobrze, że to już przeżyłem. Mam nadzieję, że wy będziecie uważać w znacznym stopniu na to wszystko. Dobra, słuchajcie, rozbujałem się, ale muszę dzisiaj właśnie podkreślić, bo dzisiaj właśnie mówimy o szkodliwym promieniowaniu. Głównie właśnie najgorszym promieniowaniem jest promieniowanie nadfioletowe, które właśnie jest wytwarzane praktycznie przy każdym procesie spawania. Każde spawanie emituje takie promieniowanie, które jest szkodliwe dla waszej skóry i dla waszej oczu. Nie mówcie, że nie słuchajcie bzdur, że nie. Nawet ostatnio się dowiedziałem, najśmieszniejsze co jest, że przy spawaniu stali jest większe natężenie światła niż w spawaniu aluminium, gdzie myślałem po prostu, że jest na odwrót zawsze, bo aluminium jest takie ładne, kolorowe, znaczy jasne, odbija się wszystko, że jest większe. Mówią właśnie, że jest właśnie w stali większa temperatura i większe promieniowanie. Jeszcze zapomniałem, jeszcze jedną rzecz najważniejszą, bo mało ludzi właśnie też sobie zdaje. Intensywne promieniowanie podczas spawania może doprowadzić do zapalenia rogówki, do zapalenia spojówki, a tak naprawdę długotrwałe naświetlanie tych oczu może prowadzić nawet do zaćmy i ślepoty.
a także jeżeli chodzi o skórę, do nowotworów skóry. Na to musicie zwrócić szczególną uwagę. Nie ma czegoś takiego, że w krótkim rękawku coś tam. Ja sam wielokrotnie takie rzeczy robiłem, wiem, że się takie rzeczy robi, bo to jest po prostu szybko, bach, bach i po problemie. Największy problem w ogóle w przemyśle metalowym, jeżeli chodzi o spawanie, jest problem taki, że pracodawcy dostarczają szereg różnych środków ochrony indywidualnej, ale nie ma szkoleń. Nie ma takich naprawdę typowych szkoleń, na których przedstawią, pokażą zdjęcia, pokażą, wyjaśnią, jaki to proces następuje, jak poważne schorzenia mogą czekać osobę, która nie będzie się do tego stosować. Nikt tego nie wyjaśnia, bo wiedza, przekazanie właśnie informacji na ten temat to klucz do sukcesu, żeby jak najmniej ludzi chorowało. I kiedyś wam powiedziałem, że jeżeli będziecie odpowiednio stosować wszystkie środki ochrony indywidualnej plus jeszcze nawet ekstra, co się dowiecie na tym kanale, tak jak już powiedziałem, kremik jakiś czy co, to też fajna sprawa, to gwarantuję wam, że będziecie naprawdę mogli wiele, wiele lat pracować w tym zawodzie i nie odczujecie skutków jakichś ubocznych właśnie pracy właśnie w tym całym środowisku. Ale cała puenta do samego końca dociągnę was, żeby wyjaśnić, który proces spawalniczy jest taki najbardziej szkodliwy, przy którym wytwarza się największe promieniowanie, bo promieniowanie to jest jedno, ale pamiętajcie, że wytwarzają się jeszcze toksyczne gazy, więc nie można też patrzeć na to, że tu jest największe promieniowanie, to za tą metodę się nie biorę, bo promieniowanie jest w każdej metodzie i w każdej metodzie jest ono szkodliwe i w każdej metodzie musicie odpowiednio się przygotować, zanim w ogóle zaczniecie to robić. Ale na samej górze znajduje się spawanie półautomatem. Właśnie przy spawaniu półautomatem najwięcej wytwarza się promieniowania nadfioletowego. To jest najgorsze z tych wszystkich promieniowań. To są promieniowania, bo mamy jeszcze promieniowanie cieplne i to nawet przy spawaniu gazowym możecie sobie mieć uczucie naświetlonych oczu, chociaż to światło nie jest takie intensywne, ale patrząc w to jeziorko plus to ciepło też może spowodować, że będziecie mieli naświetloną twarz i oczy. Oczywiście potrzebujecie dużo, dużo dłużej to robić niż przy spawaniu półautomatem. Przy spawaniu półautomatem, taką historię kiedyś opowiadałem, ale powiem to jeszcze raz. Przyszedł do firmy taki, liczmy, pan w krótkim rękawku, było lato, bardzo gorąco, no i dali mu coś do spawania. Około 300 amper, 280 amper, tam 280, 300 amper przy spawaniu właśnie stosowaliśmy. Tam były spawania drutem 1-2, takim najzwyklejszym drutem twardym, więc taki zakres się stosowało. Grube blachy, duże spoiny, więc ta temperatura i te promieniowanie przy tym spawaniu było naprawdę na najwyższym poziomie. No i ten pan wziął rękawiczki, przyłbicę i poszedł spawać. Już się przygotowywał, kolega do niego podszedł, powiedział, czy on zamierza tak spawać. Czy może lepiej by sobie założył jakąś kurtkę, bo przecież to ma tam trochę spawania i weźmie sobie zaraz na świetli. Nie, jest za gorąco, on nie będzie używał. No i tak pospawał chyba półtorej godziny, czy dwie, poszedł do domu, bo ręce miał tak czerwone, tak po prostu spalone, że jakby siedział 20 godzin na pełnym słońcu, już nie wrócił do tej pracy. Więc zaledwie właśnie te półtorej, godzina, półtorej wystarczy, żeby po prostu tak sobie poparzyć skórę tym promieniowaniem, że warto chyba czasami się spocić. Nawet nie czasami, tylko zawsze. To jest taki zawód, w którym trzeba się spocić. Więc więc
musicie sobie właśnie zdać z tego sprawę. Wiem, że sobie zdajecie. Większość ludzi sobie zdaje sprawę, że spawanie to nie jest jak pakowanie czekolady w fabryce właśnie na taśmie, tylko że to jest ciężka, ciężka robota, szkodliwa i trzeba bardzo, bardzo się zastanowić nad tym. Ale jeżeli macie problem z tym, jeżeli macie problem w ogóle z dobraniem odpowiednich środków ochronnych, z dobraniem odpowiedniej właśnie przyłbicy, napiszcie albo skontaktujcie się ze mną najlepiej przez moją stronę, bo właśnie niedawno, no tak niedawno, no, na początku roku wystartowała moja strona świat www.światsukcesu.pl. Link jest pod filmem zawsze w opisie, więc śmiało napiszcie na stronie, po prostu wybierzcie sobie dzień, w jakim chcielibyście odbyć tą konsultację. Płatności, wszystko można zrobić przez stronę, więc będzie dużo, dużo łatwiej Wam po prostu to wszystko ogarnąć. I myślę, że jednorazowy wydatek, jaki właśnie zrobicie, zaprocentuje w ogóle Wam na całe życie, bo raz zdobyta wiedza zostaje. Pamiętajcie, no chyba, że będziecie już starzy, będziecie mieć jakaś kamera i wtedy możecie zapomnieć, ale z tym to jest inna sprawa, bo pamięć taka długoterminowa nie zanika właśnie nawet przy tej chorobie, więc będziecie mieli to do końca życia. Ok, mam nadzieję, że tą końcówką troszeczkę Was rozbawiłem. Lecimy do domku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, zostaw pod filmem łapkę w górę i napisz komentarz, co naprawdę Ci się tam bardzo podobało. A jeżeli w przyszłości zamierzasz jeszcze oglądać pełne wartościowe filmy na moim kanale, zapraszam do subskrybowania tego kanału. Wystarczy, że też pod filmem naciśniecie ten przycisk, czy na czerwono napisane subskrybuj, do tego dzwoneczek, dzięki czemu w pierwszej kolejności za każdym razem, co wrzucę nowy filmik, za każdym razem będzie YouTube Was informował o tym i będziecie mogli być na bieżąco z filmami, z informacjami, jakie Wam przekazuję, całkowicie, całkowicie za darmo. A jeżeli to Wam wszystko nie wystarczy, jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy, możecie tak samo wejść pod filmikiem, nacisnąć funkcję wesprzyj. Dzięki temu drobna suma będzie wchodzić na moje konto, a Wy będziecie mogli bezpośrednio ze mną wymieniać wszystkie informacje. Mam nadzieję, że spotkamy się na tym kanale jeszcze raz. Do zobaczenia. Cześć!